Kochani, i witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś materiał, który miał w ogóle nie powstać, ponieważ jakoś większego sensu nie widziałem, żeby nagrywać przyloty bądź tam analizować każdy lot. Jest bardzo dużo tego typu materiałów w internecie. Nie wiem, czy w ogóle chcielibyście oglądać coś takiego. Dlatego też, tak jak powiedziałem, w ogóle nie planowałem pokazywania tych lotów. Z racji tego, że miałem naprawdę bardzo dużo zapytań i mam je cały czas, jakby minął lot, że nic się nie chwalę, nic nie słychać. Dlatego też postanowiłem, żeby każdemu z osobna nie odpisywać, nagrać właśnie ten krótki materiał. Kawałek może pokażemy przylotu 5-6 minut. Te pierwsze 5-6 minut i powiem tak, no. Z racji tego, że jak już mówiłem wcześniej, nie było to planowane. Obraz będzie z kamer przemysłowych, które są na gołębniki, dlatego też ta jakość może być jaka być. Gdzieś tam podkleimy sobie muzyczkę bez żadnych cięć, czyli tak jak gołębie siadają, tak będzie. Nie będziemy ucinać tylko na przyloty. Dlatego tylko mówię, 6 pierwszych minut przed Wami i później wrócimy tutaj w to samo miejsce. Na podsumowanie powiem Wam, jak to wyszło, czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony, co jest do poprawy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie przedłużając już, zapraszam na krótką wideorelację.
No i kochani, i to by było tyle naszego materiału z lotu. No teraz czas na krótkie podsumowanie. No lot dziwny, lot niekoniecznie może na jakieś tam pokazanie możliwości gołębi, ponieważ bardzo, bardzo wiany, prawie boczny wiatr spychający na dół. No jak wiecie, ja tam mieszkam bardziej wysunięty na północ. No niemniej jednak nie było źle, jakoś się gołąbki obroniły. Zaczęliśmy bić od czwartego, mieliśmy czwartego, piątego i tak dalej, dokładnie już tam nie będę wymieniał tych pozycji. Jak widzicie, są przerwy, nie ma takiego typowego nalotu, gdzie siada nam 10, 15, 20, to już mówiłem wcześniej. Gołąbki się rozrywają. Generalnie i tak uważam, że paradoksalnie częściej siadały jak na wywózkach. No niemniej jednak w jakiś tam sposób się obroniły. Mogę powiedzieć, że bardzo fajna ilość konkursu, jest to blisko 80% gołąbków w konkursie, dokładnie 77, wsadziliśmy 62 gołąbki, 48 zdobyły konkurs. No to uważam, że to naprawdę bardzo przyzwoicie. W ogóle uważam, że wszystko powyżej 50, inaczej 50% to jest, powiedzmy, taki standard, a wszystko, co uda się zrobić powyżej, jest to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Za każdym razem cieszymy się. No tu na przykład naprawdę trudno się, trudno być niezadowolonym, może styl troszeczkę gorszy, aczkolwiek no jest ta pierwsza seria, po tym pierwszym locie prowadzimy tu w oddziale Poznań. Jest to pierwszy lot. Miałem troszeczkę czasu, miałem tydzień wolnego, dlatego troszkę przysiedziałem z tymi gołębiami. No, teraz już pracuję całą majówkę i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak jakoś tam spróbujemy coś z nich jeszcze wykrzesać. Wywózek no póki co nie ma, ponieważ no jestem w pracy, jak mówiłem. I co, no takie ciekawe pierwsze rozdanie. Wiadomo, tak naprawdę ten lot wiele nam nie pokazał, ponieważ no był to tak zwane dmuchanie, nie? Teoretycznie można by rzec, że wiatr niezbyt powinien nam sprzyjać, aczkolwiek no usiadły całkiem naprawdę solidnie i to może cieszyć, aczkolwiek do euforii jeszcze nam bardzo, bardzo daleko. Pięknie tam Arek Bittner wbił trzy pierwsze na oddział, także duże brawa dla Arka. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich moich kolegów pozdrawiam, z którymi rywalizuję już wiele, wiele lat, i tych nowych członków. Będziemy działać, będziemy próbować dalej, będziemy walczyć. Z jakim skutkiem? No zobaczymy na koniec sezonu. Tyle, kochani, ode mnie. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie oglądać tego typu filmy, czy nie do końca, czy to nie jest wasz klimat. Dostosujemy się. Nie mam jakiegoś parcia wręcz. Wręcz ja osobiście uważam, że jest to zbędne. Ale jeśli będzie taka wasza wola, wiadomo, tak jak powiedziałem, ten kanał tworzymy razem. Nie jest to tylko mój. Może ja jestem głównym wykonawcą, aczkolwiek działamy w tym razem. Jesteśmy jedną wielką społecznością i tego faktu się trzymajmy. Pozdrawiam, życzę bardzo dobrych lotów. Dajcie znać, jak u was poszło. Dodam jeszcze, że straty są bardzo niewielkie, ponieważ nie przyleciał nam tylko jeden gołąbek. Być może jeszcze dojdzie. W ogóle w całym oddziale nie słychać o jakichś tam, powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, rurach. Także brawa dla prezesa lotowego, który przełożył lot. Ewidentnie sobota nie była dobrym dniem do wypuszczenia. Lot został przeniesiony dzień później. Rewelacyjna decyzja, cóż mogę powiedzieć. Małe straty, gołąbki są, walczymy dalej. Pozdrawiam, kochani, wszystkiego dobrego.